W ciągu 5 dni pokonali blisko 450 km. Zaczęli w Gorzowie i skończyli również w Gorzowie, a odwiedzili m.in. Krosno-Odrzańskie. To ludzie z pasją, którzy udali się w kolejny bieg dookoła województwa lubuskiego. Trasę wybieramy taką najmniej uczęszczaną przez samochody, czy tym bardziej samochody ciężarowe. Musimy być bezpieczni, ja nie mogę zryzykować, żeby kogokolwiek na trasie po prostu gdzieś, żeby przeze mnie dostał jakieś kontuzji, czy albo nawet ruch wstrzymywał za bardzo, bo to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby to była zabawa, żeby pokazać, że można się bawić w ten sposób, że można zarażać pozytywną energią. Do uczestników akcji dołączyła młodzież ze szkoły podstawowej nr 3. Wspólnie pokonali krośnieński odcinek trasy, towarzysząc biegaczom. Bieg dookoła województwa lubuskiego to nie tylko zachęcanie ludzi do sportu, ale także, a może przede wszystkim, wydarzenie społeczne. Biegniemy, opowiadamy o tym, jak robimy to w Gorzowie, jak pomagamy w Gorzowie, jak fundacja może pomóc, jak Gorzowskie Centrum może pomóc. I na tych spotkaniach zawsze ktoś się z nami zaprzyjaźnia, ktoś będzie w drugiej edycji, ktoś będzie miał odwagę powiedzieć, słuchaj, ja też chcę spełniać swoje marzenia. Kolejna edycja biegu już w przyszłym roku, Krosno-Odrzańskie także i wówczas ma być na mapie biegu. Za rok dokładnie będziemy, myślę, że koło 10 września, już to mam zaplanowane, nie wiem jak to wyjdzie, bo to 7, 9, tak, 10 września meldujemy się tutaj z większą ekipą, bo już gminy, przez które biegniemy, też deklarują, że wystawią swoich uczestników. A dodajmy, że uczestnicy biegu na trasie odwiedzili m.in. Pszczew, Nową Sól czy też Łęknicę. Yeah.